Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie. To kolejne spotkanie z Małgorzatą Lorenz, firma Quantomet. Będziemy mieli dzisiaj przyjemność porozmawiać na temat autorytetu. Jak zdobyć we własnej firmie autorytet, to aby nasze polecenia były wykonywane rzetelnie, słusznie i w określonym czasie. Witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Trudny temat, aczkolwiek ciekawy. Wielu nowych, zwłaszcza młodych przełożonych, zmierza się z takim zadaniem, czy sobie dam radę, czy będą mnie słuchać, czy nie polegnę w tych pierwszych paru miesiącach i nie zostanę odesłany tam, gdzie zaczynałem, prawda? Jak sobie poradzić? No właśnie, wielu młodych zwierzchników zastanawia się, jakimi być liderami i myśli, że musi wybierać. To znaczy, że albo będzie dobrym kolegą, albo będzie zwierzchnikiem ostrym. Bo zarówno jedno, jak i drugie ma zagwarantować, że pracownicy będą takiego zwierzchnika słuchać, prawda? Tak. Będąc dla niego dobrym kolegą, albo po prostu bojąc się tego zwierzchnika. No i tutaj jest to podstawowy błąd, dlatego że ani jedno podejście, ani drugie nie jest dobre. Oczywiście bardzo by było dobrze, gdyby taka osoba miała autorytet, czy potrafiła ten autorytet zbudować, prawda? I myślę, że każdy z nas zetknął się z taką osobą, która ten autorytet ma. Ale bardzo ciężko jest odpowiedzieć na pytanie, co się składa na ten. Właśnie, czym jest autorytet i co się na niego składa. Możemy powiedzieć, że osoba, która ma autorytet, wpływa na nasze emocje, wpływa na nasz sposób myślenia. Chcemy go słuchać, wykonywać, właśnie, nawet za darmo. Wpływa na nasze decyzje, prawda? Że myślimy sobie, że dla tej osoby jesteśmy naprawdę w stanie zrobić wiele. Tak, bardzo dużo z siebie dać. Lubimy go często. Tak. Więc czym jest autorytet? Może jeszcze tylko powiem, że nie zdajemy sobie bardzo często sprawy, że osoba, która taki autorytet ma, uczyła się tego, jak zbudować swój autorytet. Oczywiście są osoby, które mają w sobie coś właśnie takiego nieokreślonego, jakiś rodzaj pewności siebie, który pociąga inne osoby, ale wielu liderów uczy się tego autorytetu. Można się tego nauczyć? Tak, można. Jest taka bardzo ciekawa koncepcja autorytetu, bardzo, bardzo stara, bo przedstawiona jest już jeszcze przez Arystotelesa, który wyodrębnił takie trzy składowe autorytetu, nazywając je etos, patos i logos. I według niego osoba, która spełnia wszystkie te kryteria, to znaczy jest w zakresie tych trzech kryteriów spójna, będzie osobą, która ma autorytet. Czyli co teraz to znaczy etos, patos i logos? Etos to znaczy, że ta osoba jest spójna, czyli jest przekonująca. To znaczy, że jeżeli oczekuje od pracowników przestrzegania jakichś zasad, to sama tych zasad przestrzega. Czyli na przykład, jeżeli mówi, że w tym zespole jest ważny przepływ informacji, to nie ma takich sytuacji, żeby nie było informacji od zwierzchnika, prawda? Mhm. Czyli sama to jakby robi. Patos to jest umiejętność wywoływania emocji, ale musimy powiedzieć, że chodzi o właściwe emocje, bo są różnego rodzaju autorytety, prawda? Są również takie autorytety negatywne, dokładnie. Nie? Które bardzo skutecznie potrafią pociągnąć inne osoby do destrukcji, żeby coś zniszczyć. W historii też takich było paru. Właśnie, no chociażby. Więc tutaj w firmie mówimy o tym, że ta osoba ma wzbudzać pozytywne emocje i teraz jak ona może to zrobić? Co to znaczy pozytywne emocje, prawda? Jakiego rodzaju miałyby to być emocje? I tutaj możemy te emocje odnieść do szacunku, do tego, jak dana osoba jako zwierzchnik widzi pracowników. I tutaj jest dużo różnego rodzaju badań i koncepcji, które pokazują taki bardzo ciekawy fakt, że ludzie stają się, pracownicy stają się takimi, jak myśli o nich zwierzchnik. Kiedy wiele lat prowadziłam szkolenia na przykład w firmach produkcyjnych,
to były w tych firmach różnego rodzaju zespoły, czyli na przykład fabryka położona w jakiejś strefie ekonomicznej, gdzie jest mnóstwo obok fabryk i w tej jednej fabryce są zespoły, były zespoły, które były zespołami stabilnymi, czyli na przykład ludzie pracowali tam 10 lat i zespoły, w których była rotacja. Zwierzchnik, poproszony o uzasadnienie, dlaczego w jego zespole jest rotacja, mówił, że ludziom się nie chce pracować, że oni tylko by tutaj przyszli na 8 godzin, albo jeszcze najlepiej by wzięli ubrania robocze, a potem je sprzedali na wódkę, albo że mogą teraz sobie wyjechać za granicę, albo iść do którejś konkurencyjnej firmy, ale generalnie to są ludzie, którym się nie chce pracować. Ten zwierzchnik, który miał stabilny zespół, mówił, że tu pracują pasjonaci, że oni kochają tę pracę, że lubią rozwiązywać różnego rodzaju problemy, że są tej pracy oddani i że są zaangażowani. No ale co to znaczy, że do jednego zespołu zostali zatrudnieni ludzie bez motywacji, a do drugiego ludzie bardzo zmotywowani? I teraz jaka jest odpowiedź na to pytanie? Często robiliśmy taki eksperyment, że zamienialiśmy zwierzchników w tych zespołach i co się okazywało po krótkim czasie? Że ludzie, którzy byli tymi nierobami, niezmotywowanymi, nagle zyskiwali motywację do pracy, a ci, którzy mieli motywację i szanowali tę pracę, nagle tracili te cechy, prawda? Czyli tak naprawdę kluczowym tutaj była ta osoba lidera, więc lider, który ma autorytet, wzbudza właściwe emocje. Czyli to mamy patos i logos, czyli pewna taka konsekwencja i spójność wypowiedzi, czyli ktoś, ten lider, wie, co chce przekazać swoim pracownikom, zastanawia się nad informacjami, które przekazuje, myśli o tym, w jaki sposób komunikować się ze swoimi pracownikami i co oni chcieliby od niego usłyszeć. To jest bardzo istotna sprawa. Też pamiętam, że blisko przez 15 lat prowadziliśmy w różnych firmach badania samomotywów, czyli co ludzi motywuje do pracy i zdawałoby się, że większość odpowiedzi będzie pieniądze, że ludzie motywują do pracy pieniądze. Ale w tym badaniu było 7 motywatorów. To były zarobki, awans, samodzielność, możliwość uczenia się, stosunki z kolegami, stosunki z przełożonymi i pewność zatrudnienia. To, co motywowało ludzi do pracy w blisko 60%, to nie wiem, czy zgadniesz, co to było. No, pieniądze, tak, awans. To wiem, tylko samodzielność, słyszę podpowiedzi z redakcji. No. Wiesz co, no to trudne jest rzeczywiście, bo powinno się to wszystko składać. Ale 60% nie kłamie. 60% aż. Blisko 60%, 58% jak myślisz? Nie mam pojęcia. Dobre stosunki z przełożonym. Z przełożonym. Tak, z przełożonym. Mhm. Czyli to znaczy, że każdy pracownik chce czuć, że jest ważny dla swojego przełożonego i że przełożony poświęca mu czas. Tak? To wszystko są bardzo ważne informacje. Czyli to już daje trochę pogląd, przepraszam, przerwałem ci od tego, czym jest autorytet. Mhm. Czyli pewnego rodzaju zaufanie do decyzji, które podejmie szef, że ja w tym momencie mogę liczyć na osobę, która ma pewność siebie, pewność decyzji, tak, zaufanie, tak? A przez to lubię taką osobę. Tak? Właśnie. Mhm. Zwykle też zdaje się liderowi, że zbudowanie autorytetu jest czymś bardzo trudnym, bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że osoba, która, nie wiem, jest absolwentem jakiejś szkoły humanistycznej, ma kierować zespołem produkcyjnym, prawda? I osoba kompletnie nie ma pojęcia o technologii tego procesu. Nie jest w ogóle osobą techniczną. I teraz taki lider jest przerażony, jak on w ogóle może zbudować autorytet. Ale nie musimy być autorytetem w każdej dziedzinie, prawda?
I tutaj również możemy zaklasyfikować autorytet jako autorytet epistemiczny, autorytet deontyczny albo autorytet moralny. A bliżej po polsku? A bliżej po polsku autorytet epistemiczny to jest autorytet w jakiejś dziedzinie. Czyli na przykład załóżmy, że znam się na śpiewie operowym, że to mnie interesuje, że mam dużo wiedzy w tym temacie i czuję się w tym temacie mocna, silna. Jestem autorytetem epistemicznym w tej dziedzinie. I teraz pytanie, czy mi to może pomóc w tym, bym stała się autorytetem w pracy? No jak myślisz, może to pomóc? No jeżeli nie będę przełożonym górników, to może tak. Tak, może to pomóc i to w istotnym stopniu, dlatego że autorytet jest czymś takim jak gumka, rozciąga się. Autorytet jest odczuciem i autorytet jest tym, co ja jako zwierzchnik odczuwam, jak ja o sobie myślę. Czyli to jest kwestia mojego obrazu siebie, a nie tego, w jaki sposób widzą mnie inni. Czyli jeżeli znam to odczucie bycia autorytetem epistemicznym w tej dziedzinie, powiedzmy, muzyki operowej, to mogę to swoje odczucie, tą swoją pewność zacząć przenosić na grunt zawodowy. Nawet jeżeli to jest zupełnie niezwiązane z operą. Tak, ani muzyką. Oczywiście, bo teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że ja pracuję w tej fabryce albo na przykład w tej kopalni, albo w jakimś urzędzie gdziekolwiek, prawda? Mogę zacząć bez oczywiście jakiejś arogancji, mogę zacząć wypowiadać się na ten temat operowy. Jest mnóstwo różnego rodzaju ciekawostek, tak? Które mogę zgromadzić i które mogę tym osobom opowiadać. Mogę pokazywać się jako tego typu autorytet również w pracy. I teraz jeżeli uda mi się wzbudzić ich zainteresowanie, wzbudzić ich ciekawość tą moją wiedzą, tą moją dziedziną wiedzy, jest bardzo prawdopodobne również to, że z czasem te osoby zaczną mnie traktować jako autorytet ten zwierzchniczy, czyli byśmy inaczej powiedzieli autorytet deontyczny, bo autorytet deontyczny to jest właśnie autorytet wynikający ze stanowiska. W Polsce takiego autorytetu nie ma lider tylko z racji tego, że jest liderem. Pamiętam, jak wiele, wiele lat temu jeszcze prowadząc firmę szkoleniową, chciałam przekonać firmy koreańskie do prowadzenia szkoleń. Dzisiaj szkoleń dla kadry kierowniczej. Dzisiaj te szkolenia są prowadzone, ale kiedyś Koreańczyk zarządzający taką firmą produkcyjną mówił, ale po co kadrze kierowniczej szkolenia z kierowania zespołem? Przecież to są kierownicy, prawda? Więc już z racji tego, że ktoś pełnił taką funkcję, należał mu się posłuch i szacunek, czyli należał mu się autorytet deontyczny. I rzeczywiście zawsze tam był ten, jeżeli z doświadczenia, jeżeli ktoś był kierownikiem, to zawsze miał ten tak zwany posłuch. Firmy takich stricte koreańskich w 100% nie znam, ale jeżeli mówimy o firmach, gdzie pracowali i Polacy, i Koreańczycy, to tak niestety nie było. Tak? Więc może w Korei. Czyli tak, kierownik ale niekoniecznie jest kierownikiem. Tak, w Polsce jest wręcz odwrotnie. Jeżeli ktoś staje się liderem, to tym bardziej nieraz pracownicy starają się go próbować na wiele różnych sposobów, prawda? I on musi często to wytrwać. Często się udaje. No właśnie. Tak więc, co moglibyśmy poradzić takiemu młodemu zwierzchnikowi, prawda? Bo jeszcze też tutaj powiem, dlaczego rozmawiamy o autorytecie lidera również w kontekście germańskiej medycyny, prawda? Jest dużo osób, które przyjeżdżają do nas również z różnego rodzaju diagnozami. Są to właśnie osoby, które nie radzą sobie w tym rewirze, jakim jest kierowanie zespołem, albo na przykład prowadzą swoją firmę i mają różnego rodzaju wątpliwości, reagują narządowo, albo na przykład chcą przekazać swoją firmę dzieciom i te dzieci kompletnie nie czują tego biznesu i też reagują różnymi chorobami, to znaczy reagują narządowo, w konsekwencji doprowadza to do różnego rodzaju chorób. Także tutaj germańska nas mobilizuje zawsze do działania. To, co my możemy zrobić na pewno dla siebie, to zauważyć pewnego rodzaju deficyt i zadziałać.
działać zawsze możemy, prawda? Zastanówmy się, taki pierwszy krok, taka pierwsza rada dla osoby, która jest liderem. Zastanówmy się, czy jest jakiś obszar, w którym czujemy się mocni. Obojętnie, czy to jest pływanie, czy to są książki, czy to są filmy, czy to jest taniec, cokolwiek. Poszukajmy okazji w swojej pracy, by zacząć komentować te aktywności, wypowiadać się, ale nie tonem przemądrzałego znawcy, tylko właśnie poszukajmy jakichś ciekawostek na ten temat. Niech inni ludzie zobaczą, że my mamy taki obszar, jeżeli w którym się czujemy pewnie, w którym możemy być autorytetem, prawda? Jeżeli będziemy wypowiadać się, właśnie pokazywać swoją wiedzę, na przykład z jakiejś dyscypliny sportu, na przykład z pływania, to może szybko okazać się, że jakiś kolega z pracy, nasz podwładny, też mając dziecko na przykład w takim wieku, że rodzic chce zaplanować mu jakąś aktywność sportową, będzie się nas radził, czy to jest dobry sport na przykład dla jego syna czy dla jego córki, prawda? A jeżeli, przepraszam Małgosiu, jest to takie jakoś zajęcie, hobby mało atrakcyjne, nie wiem, powiedzmy, nie obrażając tu filatelistów, ale na przykład zbieranie znaczków. Mm-hmm. Jest to bardzo fajne i ciekawe, ale powiedzmy żmudne i dla wielu nudne. Mm-hmm. Czy takiego rodzaju pasja kogoś, kto zwyciężył wielu nagród, mm-hmm. tak, czy coś takiego nie może się obrócić na przykład potem przeciwko tej osobie? To zależy od tego, jak ta osoba to przedstawia, bo może właśnie widzieć to swoje zainteresowanie jako coś kompletnie nudnego i nieinteresującego dla innych, ale może uczyć się tego, żeby pokazać to jako interesujące. To jest tak, jak bierzesz reflektor i jakiś przedmiot oświetlasz, prawda? Możesz oświetlić go z wielu różnych stron. Lub różne rzeczy, tak. Właśnie, więc to jest ta nauka, tak? Właśnie dlatego uczymy się tego, jak mamy budować autorytet, ale nie zawsze musimy zaczynać od tego, by był to ten autorytet deontyczny, czyli autorytet wynikający ze stanowiska. Każda aktywność ma sens i ma swoje wartości i ma różne ciekawe obszary i nieraz jest to właśnie ten pierwszy krok, kiedy staramy się uczyć, pokazywać to jako coś atrakcyjnego. Trudne to jest do nauczenia? Jeżeli jest pragnienie tej osoby, by poprawiła swoją pozycję i widzenie jej w firmie, jeżeli taka determinacja jest, to jest to bardzo łatwe i dzieje się to dosyć szybko. Często nie ma czasu na to, żeby nowy kierownik sprawdzi się, tak? Osoba, dyrektor oczekuje od młodego przełożonego, że musi się wykazać. I jeżeli ktoś nie ma takiego doświadczenia, czy właśnie można w jakiś szybki sposób pojąć te zagadnienia zdobycia autorytetu? Przede wszystkim trzeba poświęcić troszeczkę czasu na to, żeby to pojąć. Owszem, nie ma tego czasu, przynajmniej tak się mówi, ale to jest znowu jakiś wielki błąd. Dlatego, że jeżeli nie poświęci się tego czasu, to potem już tylko popełnia się błędy, a jak mija czas, to już trudniej jest je naprawić. Dlatego na przykład też zachęcam firmy do tego, by jeżeli na przykład mianują jakąś osobę na stanowisko zwierzchnika, żeby natychmiast też pomyślały o jakimś wsparciu dla tej osoby. To jest bardzo ważne. I jest to ważna inwestycja, bo taki zwierzchnik może pracować już później tylko dobrze. I jest wiele takich firm, które to rozumieją. Jeżeli, ale taka rada, załóżmy, że nie ma takich możliwości, ktoś dostaje awans i jeszcze odczuwa tę presję, bo szef mówi, liczę na ciebie bardzo, prawda, że w końcu zaczniesz dobrze zarządzać. Tak, oczekuję od ciebie, że będziesz zarządzać dobrze tym zespołem. Nie powinien tak zrobić, no ale załóżmy, że on tak robi, tak? Niech ta osoba zastanowi się, czego oczekuje od swoich pracowników i niech we właściwy sposób przedstawi im się jako lider tego zespołu. To jest absolutna podstawa, bo dzisiaj ktoś został mianowany liderem i jutro przychodzi do pracy.
i już nie wie, jak ma się zachować i już popełnia mnóstwo błędów, prawda? Więc ten pierwszy dzień po awansie jest kluczowy, obojętnie czy to jest awans wewnętrzny czy zewnętrzny. Niech poświęci sobie ta osoba popołudnie na to, żeby zastanowić się, jak będzie wyglądało jej wejście do firmy i co powie swoim pracownikom, bo błędem jest przejście do porządku dziennego nad tym awansem. Czyli trzeba się przedstawić. Tak. W taki sposób, tak. Kim jestem, po co tu jestem i w jaki sposób chcę realizować siebie, tak? Właśnie. Czy zadania. Tak, że teraz i nie bać się tego, by mówić, od dzisiaj jestem waszym zwierzchnikiem albo liderem tego zespołu. Ważne jest dla mnie to i to i to. Chcę, żebyście tak pracowali. Te słowa są bardzo ważne. Wiem z doświadczenia, że liderom trudno jest te słowa wypowiedzieć, prawda? No bo jeżeli ktoś chce mieć zespół taki, że też pójdzie z nimi na piwo, a tutaj nagle musi podkreślić, że ja jestem waszym przełożonym. No to... Właśnie. Ale musi też zacząć tak o sobie myśleć, że jest ich przełożonym, bo podstawa jest jednak w głowie. Jeżeli mam swoją zgodę na to, że mam prawo, by być przełożonym czyimś. Niekoniecznie muszę być przełożonym doskonałym, że to jest droga, którą dopiero zaczynam iść, że starać się będę być jak najlepszym zwierzchnikiem, ale się tego uczę. Nawet jeżeli, zobacz, ktoś by tak powiedział, prawda? Dzisiaj czy wczoraj zostałem mianowany zwierzchnikiem tego zespołu. Jak wiecie, nie mam w tym doświadczenia, ale chcę, byśmy współpracowali. Chcę, by w naszym zespole był należyty porządek. Chcę, żebyśmy się wspólnie wykazali. Ważne, tak sobie myślałem o tym, że w naszym zespole ważna jest komunikacja, szczerość, współpraca. Dzisiaj jeszcze nie wiem i wyniki. Dzisiaj jeszcze nie wiem, w jaki sposób mam to od was uzyskać, ale liczę na waszą pomoc. Tak? A nie jest dalej to oznaka słabości? No właśnie. I teraz mogłoby się wydawać, że jest to oznaka słabości, ale tak naprawdę jest to oznaka siły. Dlatego, że ten, kto czuje się pewnie w jakiejś dziedzinie, umie powiedzieć, że czegoś nie wie. I teraz ci pracownicy ręczę za to, nie będą sobie myśleć, o, on tutaj jest niewłaściwą osobą na tym stanowisku. Tylko raczej będą myśleć o tym, że mamy szefa, który będzie chciał, byśmy my się wykazali, który będzie chciał korzystać z naszego doświadczenia, z naszej wiedzy i będą się bardzo chętnie z tym szefem dzielić. Bo gdyby na przykład była to taka sytuacja, że ten lider wchodzi na to spotkanie z pracownikami i od razu się przedstawia nierealistycznie, to znaczy wymagam od was tego, tego, tego i tego, to oni by mu odpowiedzieli, nie chcę tu brzydko pokazać, ale... Rób sobie sam. Właśnie, takiego, prawda? Wzbudziłby opór. Małgosiu, budowanie autorytetu to jest pewnie proces długi. Najlepiej, kiedy to przebiega w taki sposób uczciwy, jaki powiedziałaś przed chwilą. Ja myślę, że więcej informacji też można uzyskać bezpośrednio od ciebie, gdybyś podała numer telefonu, stronę internetową. Tak, telefon do mnie 601 85 63 69, i więcej informacji jest na stronie www.kwantomed.pl oraz na drugiej stronie www.lorenz.info.pl. A my, drodzy Państwo, już wkrótce, bo za tydzień spotkamy się w kolejnym odcinku. Tym razem jaki to będzie temat, Małgosiu? Wtedy będzie to temat dalej firmowy, temat konfliktów w zespole i między zespołami. A kolejny jeszcze temat już będzie to taki niezwiązany z zarządzaniem, z pracą. Odpowiedź na pytanie, dlaczego dziecko zaczęło chorować, kiedy poszło do przedszkola czy do żłobka. Czyli wracamy do Germańska. Zapowiada się bardzo ciekawie. Ja bardzo tobie dziękuję, Małgosiu, za spotkanie. Dziękuję również za zaproszenie. Z państwem też się żegnamy. Życzymy wielu motywacji do tego, abyśmy się stali autorytetami chociażby w własnych rodzinach. Wszystkiego dobrego, dobrej, spokojnej nocy.